Cześć. Dzisiaj kilka słów o kolejnym narzędziu Flightaera, czyli nożyczki, którymi posługujemy się przy kręceniu muszek. Jest to temat dość rozległy. Tych nożyczek w ciągu naszej przygody z kręceniem much właściwie wykorzystujemy przynajmniej kilkanaście. Nie ma nożyczek, które są niezniszczalne. Wszystkie po jakimś czasie się zużyją, trzeba je wymienić. Są nożyczki, które są jak gdyby tańsze i trzeba je szybciej wymienić, bo no, nie spełniają naszych oczekiwań we wszystkich jakby zastosowaniach, które chcielibyśmy, żeby spełniały. Czyli tu mamy na przykład nożyczki Classical Scissors, one kosztują 5 zł. Na sam początek przygody z kręceniem jak najbardziej ok. Po czym po jakimś czasie wiadomo, że one tracą swoje właściwości, przestają być ostre, nie są aż tak precyzyjne jak nożyczki innych firm, bardziej jakby zaawansowanych technologicznie. No ale te zawsze mogą z nami zostać i mogą na przykład służyć do przycinania grubszych materiałów, do których żal używać nożyczek innych firm, bo prawda jest taka, że jeżeli będziemy takie bardzo precyzyjne nożyczki używać do przycinania na przykład drucików miedzianych czy jakichś grubszych sierści, materiałów, no to niestety one szybciej nam się zużyją i stępią. Także takie podstawowe nożyczki na sam początek, jeżeli ktoś nie chce inwestować, bo nie wie na przykład, czy będzie przygoda z kręceniem jego przygodą na dłuższy czas. Można w nie zainwestować te 5 zł, ale myślę, że można również pomyśleć o innym rodzaju nożyczek. A bardzo ciekawą propozycją są nożyczki z firmy Traun River. To już są całkiem bardzo porządne nożyczki, wręcz wyglądają podobnie jak Slika, a tutaj cena to jest około 40 parę złotych. Te są takie klasyczne Arrowy. Bardzo fajne nożyczki, miałam okazję je wypróbować. Śmiało polecam, nie jest to jakaś kwota, która byłaby szokująca. Z Trauna mamy też nożyczki wolframowe, czyli z wolframowym ostrzami, w sensie dodatkiem wolframu. Tak? One będą bardziej, po prostu dłużej będą ostre i będą dłużej nam tutaj służyć. Ja używam też na co dzień doktora Slika w wersji na przykład Eco. To są takie podstawowe, gdzieś nie do precyzyjnych zastosowań, tylko do takich codziennych, jakichś takich większych muszek. To są nożyczki tego typu, tak? Doktor Slick w wersji Eco, czyli troszeczkę tańsza wersja. Wzięłam też do wypróbowania mikrotipy z firmy Sierra. Też mogę je śmiało polecić. Z mikrotipami jest taki problem, że te końcóweczki są faktycznie bardzo delikatne i niestety moje już na przykład widać, na przybliżeniu będzie widać, że niestety już troszeczkę się powyginały, bo tutaj każdy upadek ze stołu czy próba przycięcia nieodpowiednich materiałów powoduje, że one niestety się zużywają szybciej, więc to powinny być nożyczki faktycznie do delikatnych zastosowań, do bardzo precyzyjnego cięcia, a nie do takiego codziennego użytkowania jakichś większych, grubszych materiałów. Ciekawymi nożyczkami są nożyczki typu spring, czyli nie klasyczne, prawda, z takimi na palce otworami, tylko zaciskowe. One są bardzo precyzyjne. Można tutaj dotrzeć do najmniejszych fragmentów, które chcemy wyciąć przy małych muszkach nawet. To jest akurat Dr. Slick Spring. Bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś ma możliwość posiadania kilku par nożyczek, na pewno warto je również u siebie mieć, bo troszeczkę inaczej nimi pracujemy. No są wygodne. Z takich nożyczek, które jeszcze mamy na rynku, no to jest i Orvis, różne są rodzaje Slicka. Ciekawym modelem są
nożyczki, które są specjalnie do sierści. One mają troszkę dłuższe, ostrze. To są po prostu typowe do madlerków, do baktajla, po prostu do pracy z sierścią. One się mniej troszkę tępią przy tej sierści. Są dłuższe, wygodniejsze do pracy z wszelkimi rodzajami sierści. Ciekawym modelem nożyczek są również te nożyczki. To są nożyczki do modelowania dużych much. Szczupakowych na przykład, czy głowacicowych. Jeżeli chcemy troszkę odchudzić muszkę, przyciąć troszeczkę, wyszła na przykład, nie wiem, troszkę za dużo sierści mamy, albo chcemy ten kształt taki łezki, prawda, uzyskać, no to tutaj do przerzedzenia po prostu jak gdyby sierści można użyć takich ciekawych nożyczek. No i chyba w kwestii nożyczek, wiadomo, że jest to temat rzeka i można tutaj różnych firm, różnych modeli przedstawić wiele, ale de facto każdy z nas, jak zaczyna przygodę z kręceniem much i zaczyna używać pewnych narzędzi, to sam jak gdyby no też troszeczkę musi dotrzeć do tego, co jest dla niego wygodne. Według mnie te modele nożyczek, szczególnie Slicka czy te Strauna na przykład, według mnie są bardzo ciekawymi propozycjami do takiego już bardziej może profesjonalnego też kręcenia muszek. Dziękuję.